Wczoraj mówiłem wam o tym, jak Biblia stawia sprawę jedzenia, że kiedy jest jego obfitość, kiedy różne smakołyki nas, nas kuszą, to musimy dokonać radykalnego cięcia, że troszeczkę tu, troszeczkę tam, a może dzisiaj sobie pozwolę, a jutro tam niby będę oszczędzał się, to nie zadziała, że wręcz tu Bóg mówi i przyłóż sobie nóż do gardła. Gdy chciwie jesz, nie? że to musi być coś radykalnego. Dzisiaj chciałem jeszcze coś więcej powiedzieć na temat grubości. Noż ja tam nie jestem może wzorem ascezy i chudości w tej dziedzinie, ale może i z tego względu mogę coś od siebie powiedzieć. Dlaczego jesteś gruby? Czy dlaczego jestem gruby? No to jest odpowiedź bardzo prosta. Za dużo żremy. Za dużo żresz. Za dużo rzem, że... <noise> i tak dalej. Nie? Tu nie ma wielkiej tajemnicy. Oczywiście jest jakiś tam promil ludzi, którzy mają przeróżne choroby, które powodują jakieś tego typu dolegliwości, ale zdecydowana to ja i ty możemy sobie spokojnie ten margines zostawić i nie w żaden sposób nie okłamywać siebie nawzajem. To jest coś takiego jak nauk. Zobaczcie, tu jest chciwie jesz, nie? że nad tym trzeba zapanować. Nasze ciało będzie się dopominało i tak dalej. Ale masz wolę. Masz, dzięki Jezusowi, mówię do chrześcijan, silną wolę. Musisz potraktować to, że jesteś gruby, jako Twój grzech. A wtedy, podobnie jak i pijak, tam dopóki się nie odbije od dna, nie osiągnie dna, to się od niego nie odbije. Czyli musisz nazwać po imieniu swój problem i wtedy dopiero powiesz dość. Ja mam taką cyfrę na wadze i wtedy już dość. No i wtedy to już jestem bezwzględny i Tobie tego życzę.